33 do 7. 33 do 9. Po 7 biegach prowadzą jaskółki, a teraz po upadku Petera Kildemanda. Powtórka wyścigu numer 8. Janusz Kołodziej czerwony, Kacper Gomulski niebieski kask ze strony gospodarzy oraz Oskar Polis biały. Peter Kildemand żółty. Jak teraz Duńczyk tam zaangażuje się w tę walkę na pierwszym wirażu. Pięknie poszedł po zewnętrznej Peter Kildemand i objechał Janusza Kołodzieja. A szykuje nam się walka w tym 8 biegu. Już zanosiło się na kolejny pogrom, tak się wydawało, że już mniej więcej w okolicach 8-9 biegu będzie to mecz rozstrzygnięty, a tymczasem mamy na czele Petera Kildemanda, który musi pilnować teraz swojej pozycji, bo Janusz Kołodziej będzie go na pewno tam solidnie atakował. Oskar Polis na miejscu trzecim, nie jedzie już w tym biegu Kacper Gomulski, a my delektujmy się walką Petera Kildemanda z Januszem Kołodziejem, aktualnym mistrzem Polski z tego toru. Tutaj na tym torze w Tarnowie Janusz Kołodziej w zeszłym roku sięgnął po trzeci tytuł mistrza kraju. Teraz jeszcze Kildemand cały czas odpiera atak Janusza Kołodzieja. Mistrz Polski teraz po wewnętrznej próbuje, ale nie, dobrze tam pilnuje w swojej pozycji Kildemand. Nie liczy się w tej walce Oskar Polis, ale będzie miał pierwszy punkt. Tymczasem na ostatniej prostej Janusz Kołodziej jednak 3 punkty o centymetry przed Peterem Kildemandem. Znakomita walka w tym wyścigu numer 8. Zwycięstwo Janusza Kołodzieja, a tym samym remis. Remis w tym biegu, który oznacza, że jeszcze minimalnie przedłużone są szanse drużyny gości na to, żeby osiągnąć tutaj korzystny wynik. 36 do 12 po 8 biegach.